Dziś mija 1000 dni od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda był pytany o to w Jordanii, gdzie składa wizytę zagraniczną. To jest 1000 dni rosyjskiej agresji, a przecież na początku tego właśnie 23 lutego, w przeddzień czy na kilka godzin przed tą agresją, czy w momencie tej agresji, czy tuż po niej, wszyscy byli przekonani, że Ukraina za kilka dni upadnie, że władz ukraińskich, tych demokratycznie wybranych w Kijowie, nie będzie, że zostanie być może ustanowiony jakiś marionetkowy rosyjski namiestnik, prawda, który będzie zarządzał podległą Rosji Ukrainą. Tak się nie stało. Bohaterstwo Ukraińców zatrzymało rosyjską nawałę. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy Środkowej i świata, a w szczególności Polski, mojego kraju, bardzo ważne jest to, żeby rosyjski imperializm został skarcony na Ukrainie, żeby po prostu Rosja tej wojny nie wygrała, żeby nie było tak, że Rosja wyjdzie z tej wojny z podniesioną głową, ze zdobyczami terytorialnymi kosztem Ukrainy. To, że Rosja nie szanuje swoich ludzi, to, że pozwala sobie na to, że giną setki tysięcy rosyjskich żołnierzy na froncie, to jest jedno, ale drugie to jest to, że Rosja jest po prostu łapczywym, jak widać, potworem, który chce zagarniać inne terytoria, narody, podporządkowywać sobie. I niestety wszyscy się obawiamy, zwłaszcza tutaj w Europie Centralnej, zwłaszcza ci, którzy kiedykolwiek doświadczyli rosyjskiej okupacji w swoich dziejach, że ten rosyjski imperializm po prostu jest pazerny i niepowstrzymany. W tym sensie, że jeżeli nie zostanie właśnie, jak powiedziałem, skarcony, w sposób zdecydowany, po prostu pobity, to będzie chciał zagarniać coraz to nowe terytoria, a na to oczywiście nikt nie ma zamiaru pozwolić.